pan swoje talenty manualne odkrył w więzieniu dopiero? Do rysowania, tak? Tak. Nie, to już w szkole. Bo pan miał zawód tatuażysty Znaczy zawód to za mocna... W więzieniu. Znaczy, nie, to się nazywa dziardziacha. To dziarga. Tak. Ja tu już dziarga. Mam cały szereg... Zapisuj no tutaj. Ja nie byłem dziardziachą, bo dziardziacha nakuwa, ja nie tatuowałem. Ja rysowałem na chusteczce, bo cała jest procedura. Najpierw się rysuje na kartce rysunek, on sobie wybiera, ten wybrał smoka, narysowałem tego smoka, on zatwierdza ten, co chcesz mieć tego smoka, powiedzmy, na plecach. Następnie ja narysowałem tego smoka na kartce, na tym się moja rola kończy. Teraz przychodzi dziardziacha i przykłada chusteczkę, przerysowuje to na chusteczkę i potem przykłada tą chusteczkę do tego już, no, który jest tatuowany i robi ten tatuaż. To jest najważniejsza funkcja i pamiętam, z tym smokiem było bardzo zabawnie, bo zaczęli się kłócić, że jeden przyszedł stary recydywista, decyduje w więzieniu dużym stopniu siła, albo dziadek tak zwany. Albo liczba lat, no stary recydywista. Ty tam zaklął, oczywiście, ja nie będę przeklinał, ale słowo na K jest co drugim słowem, a niektórzy to tylko to słowo wymawiają przy pomocy akcentowania końcówek. Okazuje się, że język polski można zredukować do 100 słów właśnie. I on mówi, nie takie są smoki. I robi się dyskusja, ten ma połowę tego smoka na plecach i ja mówię, jak powiem, że źle, no to wybrnąłem tak i mówię, słuchaj, dzisiaj to nie ma takich smoków rzeczywiście, ale kiedyś były. No i mówi, dobra, to możesz tatuować. Smok prehistoryczny. I tak rozstrzygnąłem. Czyli dzisiaj chodzi po ziemi jakiś facet, który ma... Jeśli żyje jeszcze, bo wiem o sytuacji sprzed 30 lat. Który ma wydziaranego smoka autorstwa Stefana Niesiołowskiego. Jeśli żyje w Barczewie, może się odezwie. Panie Stefanie, czy ja mogę poprosić o jakiś rysunek? Czy może pan mi narysować takie serce przekute sztyletem, bo ja chciałbym sobie zrobić? No mogę, tylko wie pan, ale mam nadzieję, że nie będzie pan tatuował tego. Właśnie bym chciał. Czyli można powiedzieć tak naprawdę, że z perspektywy czasu jakby te lata spędzone w więzieniu wspomina pan, bo z tego co widzę, pan się uśmiecha cały czas, tak jak wojsko prawie. Po latach to wie pan jak to jest. Nie? Aha. Poproszę autograf tam pod tym rysunkiem. No cóż, nie doszły dziardziacha, znany senator 6. kadencji, jeszcze jak pan zakończy, chciałem pokazać. Mamy do kamery. Mamy tutaj do kamery. Z autografem. Pokazałeś? Jest Stefan Niesiołowski. Dziękuję bardzo.